Zgodnie z założeniami kontraktu planujemy umożliwienie ruchu tramwajowego nawet co 90 sekund. Planujemy budowę 9 nowych przystanków. Od początku, od ulicy Meissnera, dalej poprzez Rondo Polsadu, aż do pętli Mistrzejowice. Rondo Polsadu będzie najbardziej skomplikowane pod względem inżynierskim. Jest to dwupoziomowy przystanek. Największym takim wyzwaniem będzie przejście pod wiaduktem Alei Bora Komorowskiego. To jest niezwykle ważna inwestycja dla naszego miasta, ponieważ ona wypełnia dotychczasową bolesną białą plamę, jeżeli chodzi o komunikację tramwajową, bez wątpienia jedną z najszybszych i najsprawniejszych, przenoszących duże potoki pasażerów. Cieszymy się także na tą formułę PPP, dlatego że ona pozwala nam zaoszczędzić sporo środków, także ze względów na przepisy podatkowe. Daje nam istotną oszczędność. Więc miasto zarabia przede wszystkim na tym, że ta inwestycja będzie sprawnie zrealizowana środkami, technologiami i personelem prywatnego partnera. I to są te oszczędności, te 175 milionów, o których mówiłem po cenach dnia dzisiejszego. Po drugie, oszczędzamy na możliwości odliczenia VAT-u, bo taką interpretację indywidualną już mamy. A po trzecie, otrzymujemy po 20 latach nowoczesną infrastrukturę. Przez 20 lat Gilermak będzie tą infrastrukturę utrzymywał, ponieważ okres żywotności torowisk to jest mniej więcej 20 lat, czyli po 20 latach wykona remont, który znamy z ulicy Królewskiej, z ulicy Krakowskiej i tak dalej, czyli wyremontuje to torowisko, doprowadzi je do stanu poprzedniego niejako i tak wyremontowane odda miastu na własność i do naszego już eksploatowania. Planujemy w pierwszym kwartale przyszłego roku wbicie pierwszej łopaty. Jest to związane oczywiście z długą procedurą pozyskania decyzji administracyjnych. Tramwaj pojedzie w 2024 roku w pierwszym kwartale.